W Białymstoku spoczął generał Ludwik Kmicic-Skrzyński. Doczesne szczątki bohatera walk o wolność i niepodległość naszej ojczyzny sprowadzono z Wielkiej Brytanii. Temu na obczyźnie. Ludwik Kmicic-Skrzyński należał do legendarnej siódemki Beliny, czyli grupy zwiadowczych strzelców Józefa Piłsudskiego. Przed wojną dowodził Podlaską Brygadą Kawalerii. W czasie wojny dostał się do niemieckiej niewoli. Po wyjściu na wolność w 1945 roku udał się do Włoch i wstąpił do II Korpusu Polskiego. Po wojnie trafił do Anglii, gdzie pracował jako robotnik. Zmarł w Manchesterze w 1972 roku. W ostatnich dniach doczesne szczątki generała zostały sprowadzone do Polski. Po latach tułaczki na emigracji nadszedł czas twojego powrotu do ojczystego domu. Mówił w czasie mszy świętej pogrzebowej w białostockiej katedrze ksiądz arcybiskup Józef Guzdek. W czasie homilii metropolita białostocki przypomniał zasługi i ogromną waleczność generała, o której zaświadczają liczne odznaczenia. Wskazywał, że jego patriotyzm i heroiczna walka, aby nasz ojczysty dom był bezpieczny, skłania nas do pytań o nasz patriotyzm. Czy jesteśmy gotowi na poświęcenie i zaangażowanie w walkę o bezpieczeństwo i suwerenność naszej ojczyzny? Ufamy, że spotkanie z tobą zapali płomień miłości ojczyzny w sercach wielu młodych, którzy będą zasilać szeregi Wojska Polskiego. Generał Ludwik Kmicic-Skrzyński został pochowany z honorami na cmentarzu miejskim w Białymstoku.